Witam Was serdecznie, kochani, na moim kanale. A w dniu dzisiejszym zapraszam Was serdecznie do pogrania sobie w grę Arktyczne Polowanie. Gra ta jest na Commodore 64. Powiem Wam uczciwie, że tą grę dopiero drugi raz wspólnie z Wami będę uruchamiał. Nigdy wcześniej w nią nie grałem. A przyczynkiem do tego był fakt, iż jakiś czas temu dostałem 25 gier z serii Alka Avalon od RetroExe. No i wśród nich były takie tytuły, które znałem. Ale były i takie, których de facto nigdy wcześniej nie widziałem na oczy. No i sobie tak postanowiłem, w miarę gdy będę miał wolny czas, po kolei te kasety sobie uruchamiać, no i próbować pogrywać troszeczkę w te tytuły. No i tak jak mówię, tą grę drugi raz będę wspólnie z Wami uruchamiał. Gra ta jest według mnie przeznaczona typowo dla dzieci ze względu na jej prostotę, aczkolwiek zobaczymy, jak mi pójdzie. Powiem tak, do przejścia jest 50 poziomów, więc zobaczymy, jak mi pójdzie dobrze, to nie wiem, czy będziemy przechodzić akurat wszystkie 50 poziomów. A jak nie, no to zobaczymy, do którego levelu dojdę. Natomiast powiem Wam tak, gra jest z 1994 roku, jest to typowo polska gra, której autorem jest Maciej Walaszek. Natomiast grafikę zrobił Sebastian Srebro. No i tak powiem w dwóch, trzech zdaniach, o co w niej chodzi. Czyli naszym zadaniem, moim zadaniem jest bezpieczne doprowadzenie pingwina Emila do domu. Na swej drodze napotyka on wiele przeszkód, pułapek i kilku wrogo nastawionych osobników. W razie niepowodzenia Emil zostanie porzucony przez żonę. I to jest najważniejsza rzecz, a właściwie informacja, która w dodatku zabierze ze sobą dzieci. No więc do tego oczywiście nie można dopuścić. Trzeba bezpiecznie wrócić do domu. A jak będziemy wracać, to zaraz sami, kochani, zobaczycie. Powiem szczerze, gdy usłyszałem tą muzyczkę, to od razu mi się przypomniała gra Północ-Południe na Amigę. Przynajmniej początek tej muzyczki. Dobrze, ciśnijmy spację i spróbujmy zagrać. No oczywiście musimy przeprowadzić pingwinka z punktu A do punktu B, czyli do igla. Oczywiście tutaj nie będziemy cheatować. Dobra, start game, możemy wpisać hasło, oczywiście to hasło uzyskamy, jeśli się nie mylę, po ukończeniu 50 tego levelu i w momencie, gdy ten level ukończymy, dostaniemy hasło i w tym miejscu go wpiszemy, no to znowu zaczniemy grę od 50 levelu, no to jest chyba ostatni z tego by wynikało. Dobra, zacznijmy. No więc tak, mamy tutaj pingwinka, mamy tutaj przeciwników, musimy skakać, czy też uciekać po tych krach lodowych. Przy okazji możemy sobie wziąć granat. No i de facto co? Mamy pierwszy poziom zaliczony. Muzyczka dosyć przyjemna. Życia 5, poziom drugi, bomby 4. Punktów 3750. O kurczę. Aaaa! Ale miałem teraz fuksa. Na spacji się rzuca oczywiście granat. To jest czy też bombę. Bomba, tak, to jest bomba. No dosyć prosta gra dla dzieci w sam raz. Ciekaw jestem, czy następne poziomy będą nieco trudniejsze, czy ci przeciwnicy będą się poruszać szybciej, czy te kry lodu będą szybciej i w większej ilości znikać. Sam nie wiem. Trzeci poziom. Aha, zaczyna się jazda. Nie! Wziąłem joystick, więc w tym momencie nastąpiła zamiana ruchów joystickiem, więc jak skręcam w lewo, to nie idzie w prawo. No ale dobra, udało się. No, może być gra ciekawa, jeśli faktycznie ten poziom trudności się będzie oczywiście z każdym poziomem zwiększał. Nie wiem, czemu gra jest po polsku, a plansza tutaj z napisami jest teraz w tym momencie po angielsku. Nie wiem, z czego to wynika. Dobra, lecimy. Pan żaba, czy kto to jest? Stoi w miejscu. Dobra, poziom czwarty. Jak na razie wszystko prosto idzie. Zobaczymy dalej, piąty poziom. Co to tam miga? Weźmiemy się... Aha! Aha! Czyżby to była zamiana miejsc, znowu, kierunków? Dobra, żeby to się wygłupiał.
Jest bomba, dobra. No, troszeczkę zręczności trzeba mieć, mimo wszystko. Ciekaw jestem, czy ktoś z was tą grę kiedykolwiek grał. Wygląda przyzwoicie. No, come on, come on, come on, come on. No i lipa. Troszkę się wydaje, przekombinowałem. Dobra, lecimy dalej. Dobra. Nie będę się wygłupiał, od razu idę do igla. Szósty poziom. Szósty poziom, idziemy dalej. O! Już było nerwowo. Ale miałem teraz fuksa, że nie szedł do góry. Dobra, siódmy poziom, pięknie. 20750. Jeszcze w sumie bomb nie używałem. Nie mam takiej potrzeby póki co, chyba. Dobrze. No jak sami widzicie, gra w miarę prosta, ale jest przyjemna. Mogłoby być tych stworków, wydaje mi się, z każdym poziomem więcej. No mogliby się troszeczkę szybciej ruszać, żeby to troszeczkę było trudniejsze. Jak na razie co? 1/5 za chwilę leveli zaliczona, a jakoś wybitnie poziom trudności się nie zwiększa. Może teraz. No, bomba, dobra. O kurczę. Nie mów hop. Nie mów hop. Dobra. No, coś wydaje mi się, że się coraz trudniejsze robi. O. Ale mnie zeżarł. No dobra, dobra, dobrze, że się tak dzieje. Koniec, co? Nie, no 4 życia jeszcze mam. Dobra, już teraz bez wygłupów. Spróbujmy to... No, czyli jednak coś się zmieniło. Jestem mile zaskoczony. No. 9 poziom. Od 9 poziomu są jajca. Dobra. Jo, teraz by było. Dobra. No nie możemy żony zawieść, bo nam odejdzie z dziećmi. Od nas. 10 poziom. Tyk. 10. No, coraz mniej tych lodowych. Jest 10 zaliczony. To lecimy dalej. Do góry, do góry. Pięknie. Zrobiłem was w bambuko. No i co? Polacy też potrafili zrobić fajne gry na Commodore 64. Co by nie mówić. Wydaje mi się, że mogłaby być troszeczkę trudniejsza. No ale jeśli jest faktycznie skierowana typowo dla dzieci, to niech tak zostanie. Niech tak jest. Który? 13 poziom. O kurczę, trzeba był 13 w piątek. W piątek 13. Uuu, la la. Utopiłem się. No i co? Nie mogę się ruszyć. Dobra, teraz się mogę ruszyć. Okej. Prosto do celu. Pięknie. 13 poziom zaliczony. 13 poziom zaliczony. Dobra, lecimy dalej. Co, tu nikogo nie ma?
Nikogo nie było, ale jajca. Co to, jakiś bug w tej grze? Czy podpucha? 14 poziom. Dobra, lecimy dalej. O la la. Kurczę, tego chciałem uniknąć. Ależ co ja zrobiłem? 15 poziom. No by się wydawało, prosta gra, a mimo wszystko. No, już mnie tu dziabnął. Jedno życie zostało, kurczę, blaszka. Będzie trochę lipa. Dobra. Dobrze. Dobra. 15 poziom zaliczony. 49 tysięcy punktów. Kurczę, jadę na ostatnim życiu. Fajnie by było przynajmniej 20 poziomów zaliczyć. O! Jest. Poziom 16, pięknie. Generalnie fajnie było połowę przynajmniej poziomów zaliczyć. Lecimy dalej. Tyk. Dobra, jest szansa. Dobra, to było dość łatwe przejście. No ale coraz mniej jest tych brył lodowych. Dobra. Może tu się uda teraz też tak szybko przejść. Pięknie. 18 za nami, 55 tysięcy. No, powiem szczerze, przyjemna gra. Przyjemna. Co teraz? O kurczę. Uuuuj. Koniec. Czyli tak, skończyłem żywot na 19 poziomie. 58 500 punktów. To jest mój wynik. Dobra, myślę, że raz wystarczy. Drugi raz nie będę przynudzał. Także kochani, jeśli macie chwilkę czasu, macie ochotę, spróbujcie sobie odpalić Commodore 64. Spróbujcie sobie odpalić Arktyczne Polowanie. No, zabierzcie przed monitory swoje pociechy. No i życzę Wam przyjemnego, rodzinnego grania. Do zobaczenia. Cześć i dziękuję za uwagę.